Dzisiaj w Komisji LIBE odbyło się głosowanie nad rekomendacjami na stanowisko Europejskiego Inspektora Ochrony Danych Osobowych i zastępcy tego inspektora. Wczoraj odbyły się wysłuchania pięciorga kandydatów. Zdecydowanie podczas prezentacji Wojciech Wiewiórowski, polski inspektor ochrony danych osobowych, był najlepszy. I to wszyscy koledzy z różnych krajów powtarzali. Odpowiadał spokojnie, rzeczowo, wykazując się znajomością przepisów prawa, co oczywiste, ale także wielką znajomością technologii, bo to właśnie w technologiach, ich rozumieniu kryje się dzisiaj szczegół, diabeł, który tkwi w tych szczegółach technologicznych i powoduje, że możemy tracić naszą prywatność albo lepiej bronić się, chroniąc prywatność. Europejski Rzecznik Ochrony Danych Osobowych po, miejmy nadzieję, niedługim już wejściu w życie regulacji, która zharmonizuje, wyrówna wszystkie przepisy prawne w całej Europie, mające chronić naszą prywatność, będzie odgrywał ten rzecznik wielką, wielką rolę. I bardzo się cieszę, że Wojtek Wiewiórowski był tak świetnie przygotowany. To była przyjemność dla Polaków słyszeć, jak on się prezentuje i później słuchać, jak go wszyscy chwalą. Dostał rekomendację na wiceszefa, bo startował na wiceszefa, czyli zastępcę rzecznika europejskiego ochrony danych osobowych. Szefem został Buttarelli, Włoch, obecnie pełniący funkcję w tej instytucji, doświadczony, i myślę, że to będzie niezły team. A może następnym razem Wiewiórowski wystartuje już na szefa i wtedy nie trzeba będzie dodatkowo nikogo przekonywać, bo myślę, że jako człowiek pracowity zdobędzie uznanie wśród wszystkich.